Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym w istocie jest PiS. Otóż, proszę Państwa, PiS zbudował cały swój przekaz, całą swoją filozofię i całą swoją aktywność na zwyczajnym kłamstwie. Można powiedzieć, że spełniły się słowa Orwella, który powiedział o państwie totalitarnym czy autorytarnym, w którym prawda to kłamstwo, a kłamstwo to prawda. Zresztą trzeba być uczciwym. Pamiętam, jak premier Jarosław Kaczyński prezentował swoje exposé, to już w roku 2006. Trochę freudowska pomyłka była, kiedy powiedział, nikt nas nie przekona, że białe to białe, a czarne to czarne. No, a wtedy myśleliśmy, że to pomyłka, a tam po prostu mógł być problem. To kłamstwo leżało u podstaw PiS-u od samego początku. Pamiętacie Państwo, jak kłamali odnośnie akcji CBA przeciwko Leperowi. Później to wszystko wyszło w sądzie. Kłamali, że były dowody na to, że w Ministerstwie Rolnictwa wcześniej dochodziło do jakiejś korupcji. To była kompletna nieprawda. Kłamali, mi kłamał osobiście Jarosław Kaczyński, mówiąc, że odwoła Macierewicza z funkcji wiceministra wtedy obrony narodowej. Jak mu powiedziałem, że przecież pan obiecał go odwołać, to mi powiedział, może pan czuć się oszukany. Takich kłamstw we wzajemnych relacjach było bardzo wiele, a później to się coraz pogarszało. Pamiętam wystąpienie Jacka Kurskiego, które miałem okazję podsumować w Sejmie i które skończyło się dla niego skandowaniem przez cały Sejm kłamca, kłamca. Można powiedzieć, że Sejm Polski wygłosił też proroctwo, bo przecież to, co się dzieje w tej chwili w telewizji publicznej, to jest kłamstwo na kłamstwo. Takim założycielskim kłamstwem zwycięstwa w roku 2015 było kłamstwo smoleńskie, w którym to kłamstwie PiS postanowił wykorzystać tragedię rodzin, tragedię również osobistą Jarosława Kaczyńskiego do zbudowania mitu jakiegoś zamachu, który miał doprowadzić do śmierci prezydenta i towarzyszących mu osób. To kłamstwo powtarzane powielokroć, powielane, rozpowszechniane o bombach próżniowych, kasetonowych, o mgle sztucznej, o różnego rodzaju koncepcje trotylu, które się miały znajdować w samolocie. Wszystko to brednie, które zostały wyjaśnione przez właściwą komisję do badania wypadków lotniczych i która krok po kroku, zgodnie z zasadami racjonalizmu, przedstawiała przyczyny tego tragicznego wypadku. Ale zwolennicy najtwardsi PiS to do dzisiaj wierzą, że to nie jest wszystko wyjaśnione, że mieliśmy do czynienia z jakimś spiskiem, który doprowadził do zamachu. I na tym kłamstwie do dziś żeruje PiS. Myślę, że to najbardziej, to kłamstwo smoleńskie najbardziej doprowadziło do tego, że PiS rozjechał się zupełnie z takim, no wydawałoby się oczywistym dogmatem postępowania człowieka, czyli rozjechał się z rozumem, z racjonalizmem. Coraz bardziej PiS idzie w jakąś mistykę. Idzie w stronę tego, że jeżeli prawda nam nie pasuje, to jej po prostu nie ma. Albo jest przedstawiana w taki sposób, jakby to było kłamstwo. Mamy do czynienia z takimi propagandowymi hasłami. 1 000 000 samochodów elektrycznych. Po zapowiedziach nic nie zostało, tak jak nic nie zostało po promie, którego stępkę premier uroczyście czy jak to nazwać, wybudowywał, czy w jakiś sposób otwierał budowę. Nawet tam biskup święcił. Stępka rdzewieje, chcą ją sprzedać na złom. I nikt jakby z tego tytułu nie,
wyciągać żadnych wniosków. Nadal premier twierdzi, że jesteśmy liderami w elektromobilności, mimo że żadnymi liderami nie jesteśmy. Kłamie właściwie każdego dnia, powtarzając slogany, hasła, które nie mają się nijak do rzeczywistości. Mówią, że cały świat się przed nami, z nami się w tej chwili liczy, w sytuacji, w której jesteśmy, można powiedzieć traktowani właściwie jako kraj, który nie prowadzi polityki zagranicznej, bo i de facto rząd nie prowadzi. Te wszystkie kłamstwa odnośnie tego, że będziemy mieli wielki port lotniczy, który będzie 40 milionów ludzi obsługiwał, centralny port komunikacyjny. Przecież brednie są. Wiadomo, że tego nie będzie. Służy to tylko pobieraniu pieniędzy. To są wszystko kłamstwa, które obciążają ten rząd i coraz bardziej powodują, że się rozchodzi z racjonalizmem. Te ataki w telewizji, Tusk to Niemiec. Kłamstwa na temat poszczególnych ludzi, na mój temat, na temat opozycji, powtarzane po wielokroć w telewizji, bez żadnej żenady, bez żadnej refleksji, bez żadnej kontroli. Przecież to wszystko obciąża polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni biorą za to odpowiedzialność. To powoduje, jak społeczeństwo jest karmione nieustannie kłamstwem, że Unia spowodowała podwyżki. Powtarza się w tej chwili bez przerwy, mimo że to jest kompletnie nieprawda, że pieniądze na zmiany energetyczne zostały rozkradzione, czy też przeżarte, można powiedzieć, przez marnotrawstwo pisowców i tak naprawdę to oni po prostu odpowiadają za te podwyżki. I to kłamstwo, które przeżarło, można powiedzieć, całkowicie PiS, doprowadziło do tego, że teraz w tym elektoracie i wśród ludzi, których popierających, się trudno znaleźć kogoś, z którym można by rozmawiać, bo brakuje zasadniczej cechy rozmowy, to znaczy uznawania, że jakaś prawda w ogóle istnieje. Bo jeżeli się przez lata człowieka przyzwyczaja, że można twierdzić, że samolot został zniszczony wybuchem bomby, którą podłożono, w sytuacji, w której my słyszymy nagrania, z których wynika, że samolot nie wybuchł, tylko po prostu uderzył o coś i słyszymy krzyki ludzi, a żadnej bomby nie słyszymy, a ciągle powtarza się, że to ta bomba jakaś wycichła, ucichła, w jakiś sposób została po cichu zdetonowana. Jeżeli przyzwyczajamy ludzi do tego, że ich rozum akceptuje tego typu brednie, to stają się coraz bardziej podatne na to, że właściwie prawda nie istnieje. Że w życiu społecznym nie ma prawdy, że to, co mówimy, to jest właściwie bez znaczenia. I widzimy takie postacie, które ogłoszą na przykład, nie wiem, czy Państwo wiecie, że już w tej chwili na zapleczu prawicowym uważa się, że przed powstaniem państwa polskiego było jakieś wielkie imperium Lechitów. To jest już rozprowadzane jako fakt historyczny. Są mapki pokazywane. To wszystko jest kierunek mistyczny. Do tego łączy się płytką religijność. Ponieważ jeżeli ktoś wypiera racjonalizm, no próbuje się na czymś oprzeć i wtedy miesza religię z swoim brakiem rozumienia tego, czym jest prawda. Co jest oczywiście, jeżeli chodzi o katolicyzm, kolejną brednią, bo jak Jan Paweł II napisał Veritatis Splendor, wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których unosi się umysł ludzki. I rozum, jeżeli zaprzeczymy racjonalizmowi, czyli zaprzeczymy temu, że rozum w sposób naturalny zmierza do prawdy, to nie jesteśmy w stanie przeprowadzić żadnych racjonalnych czy umysłowych działań. To po prostu wszystko się wali. To, co dzisiaj obserwujemy, ten rozpad
systemu podatkowego, przez brak skonstruowania właściwego systemu podatkowego, to jest właśnie jedna z konsekwencji tego typu podejścia, że po prostu prawda nie ma znaczenia, że jakoś to będzie, że nikt nie musi tego przemyśleć, że rzeczywistość de facto nie istnieje, że rzeczywistość kreujemy w telewizji o niej opowiadając, a nie, że ona jest. I dopiero wtedy, kiedy ludzie idąc do sklepu, dotykają tej rzeczywistości i widzą, że to masło kosztuje nie tak, jak w telewizji mówili, że staniało, tylko że zdrożało, to oni wtedy znajdują się w konfrontacji umysłowej z tą rzeczywistością wytworzoną przez media rządowe, a realnością tego, co jest, bo masło kosztuje tyle, a tyle, a nie tyle, jak powiedzieli w telewizji. I obserwujemy teraz w elektoracie PiS-u te wielkie zderzenie ich świata, który został opowiedziany przez Kaczyńskiego i jego kłamliwych sługusów, jakim na przykład jest Kurski Jacek, sądowo stwierdzony w mojej sprawie kłamca, z światem rzeczywistym. I to zderzenie jest w pewnym sensie fascynujące. Widzimy ludzi, którzy mówią, ale jak to? Jak to jest możliwe, że to, ta rzeczywistość jest inna niż ta, która została przez lata wykreowana? Myślę, że to, co pokona PiS, to jest wielka koalicja ludzi, którzy uważają, że prawda istnieje i że prawda ma znaczenie. I że rozum powinien kierować działalnością ludzką, polityką, gospodarką, oceną wypadków lotniczych. Również to prawda powinna być tym kryterium, w której oceniany jest polityk. To prawda powinna również oceniać, czyli rozum, sprawy karne, czy ktoś jest winny, czy niewinny. To nie wola polityczna, to nie przeznaczenie historii. To rzeczywistość powinna być oceniana przez organy ścigania. Myślę, że ten brak zrozumienia prawdy jest tragicznym dziedzictwem komunizmu, który był systemem również opartym o kłamstwo. Jarosław Kaczyński wskrzesił komunizm w Polsce w tym znaczeniu, że wskrzesił kłamstwo jako prawdę, a prawdę jako kłamstwo. Czyli najbardziej, można powiedzieć, istotną część systemu komunistycznego. I dlatego ten jego system budowany jest też tak w skutkach destrukcyjny dla ludzi, że właściwie całe państwo jest w stanie implozji z powodu tego, że ci, którzy rządzą, nie uznają w ogóle istnienia rzeczywistości, prawda? Trochę prywaty na koniec tego odcinka, może nie prywaty, dla dobra publicznego. Karolinka, moja córka, ogłosiła w związku z tym, że jutro będzie miała urodziny, ogłosiła licytację obrazu. Mam ten obraz. Możecie Państwo zobaczyć. O, proszę. Podpisany. Obraz melancholijny, można powiedzieć. Karolina bardzo ładnie, moim zdaniem, maluje. I postanowiła, że zrobi licytację z przeznaczeniem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do jutra, do 7 lutego, do godziny 21. Czekamy na oferty. Na razie widziałem, że jest już oferta za 3000 zł, to zaczynaliśmy od 100. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tej licytacji. Oferty proszę przesyłać na mój adres mailowy kancelarii biuro@kancelaria.pl. I zachęcam, kto
do 21, 7 lutego zaoferuje największą cenę. Ten kupi ten obraz, oczywiście wpłata jest na WOŚP i po potwierdzeniu przelania pieniędzy obraz prześlemy. Karolina tak postanowiła uczcić swoją osiemnastkę. Jeszcze w zaufaniu Państwu powiem, bo ją prosiłem o to, że obiecała mi, że nigdy nie zagłosuje na PiS. Dziękuję Państwu uprzejmie. Zachęcam do subskrypcji kanału już tradycyjnie. Do widzenia.